Kobieta narcyz ma ograniczony czas. Witam. Dzisiaj powiem Ci o tym, że kobieta narcyz ma tak naprawdę ograniczony czas działania. I na czym to polega? Polega to na tym, że wyobraźmy sobie, że mamy dziewczynę, która jest z zaburzeniami psychicznymi, psychopatka. No i zobacz, na co najbardziej dają się zawsze nabrać głupi faceci? No, na jej wygląd, rozumiesz? Na jej wygląd. I dlatego bardziej tak naprawdę niebezpieczni są faceci narcyzi, no bo u nich jest troszkę inna zasada działania. Oni mogą działać znacznie dłużej od kobiet narcyzów. I teraz zobacz. Mamy przykładowo kobietę narcyz. Zobacz, no zazwyczaj no, kobiety narcyz są dobrze obdarowane. Jakby to powiedzieć, demon wie, kogo ma opętać i tak dalej. I mamy dziewczynę z zaburzeniem psychicznym i no bardzo dobrze wygląda, wiesz? Bardzo dobrze wygląda, no i zaczyna ona swoje gdzieś tam ataki, działania, no już tak dajmy na to 17 lat, no nie? 17 lat zaczyna te swoje podboje, choć na początku zazwyczaj jest to nieświadome, wiesz? Nieświadome, ona jakby to powiedzieć, wiele rzeczy się dopiero uczy, czyta, patrzy na koleżanki, testuje swoje mechaniki, metody zazwyczaj na kumplach, znajomych, w szkole, na podwórku, na gdzieś tam ogniskach. Po prostu, wiesz, faceci do niej podbijają, pisze, ona ich olewa, sprawdza, co tu działa, co tu nie działa, tutaj się spóźnię, tutaj szczele focha i tak dalej, i tak dalej. I ona po prostu się uczy tego, wiesz, uczy się reakcji, uczy się po prostu tych mechanik, które po prostu działają, rozumiesz? Dobra, odwołam spotkanie, dobra, nie dam mu numeru, dam mu numer, ale nie będę odbierała, zobaczymy, co zrobi, jak go spotkam, będę miła, o, wiesz co, zapomniałam coś tamtego, zmieniałam telefon, nawet nie wiedziałam. I ona sprawdza reakcje, rozumiesz? Ona sprawdza te wszystkie reakcje i później na bazie tych reakcji ona jest w stanie wypracować sobie pewne metodyki działania, rozumiesz? Ale oczywiście każda osoba gdzieś tam w pewnym sensie się różni, więc ona, jakby to powiedzieć, no ma takie uniwersalne metody, ale też spotykając się z tą osobą, no sprawdza, no nie? Bo zawsze może powiedzieć, no jejku, na żartach się nie znasz, albo gdzieś tam coś nie wyszło i ona, chodź, przytul mnie, albo mu zrobi, wiadomo, co mu tam zrobi, no nie? Tu jakieś stukanko i tak dalej, no nie? No i gdzieś tam faceta jest w stanie udobruchać, no nie? I tak dalej. Ale zobacz, no, nikt normalny no nie będzie, nie wytrzyma z taką dziewczyną, wiesz? Nikt normalny nie wytrzyma z taką dziewczyną, no bo widzisz, taka dziewczyna non-stop będzie potrzebowała źródła zasilania i jej aktualne źródło zasilania, no najprawdopodobniej na długo jej nie wystarczy. To tak jak kupujesz sobie baterię, no to na ile ci wystarczy, no nie? No zależy, ile użytkujesz, no nie? Ale prędzej czy później i tak bateria się wyładowywuje bez względu na to, jak pojemna by nie była, no nie? I teraz zobacz. Taka dziewczyna, dlaczego ma ograniczony czas działania? No bo zobacz, wiek starzeje się, rozumiesz? Starzeje się. Zazwyczaj kobiety narcyz największą skuteczność będą miały na młodych gościach wchodzących gdzieś tam w życie. No przyjmijmy, że gdzieś tam do 30 roku życia na gości będzie mogła gdzieś tam bez problemu, jakby to powiedzieć, no sobie działać, no nie? No przykładowo ona będzie miała 20 lat, to sobie pozna gościa 21, 22, no nie? I tak dalej, no nie? I po prostu będzie to wchodziło, bo ona będzie niezwykle piękna, no nie? I patrz, kobieta, no bardzo szybko się starzeje, no nie? No bo zobacz, ona zazwyczaj, narcyzi są uzależnieni, rozumiesz? Są uzależnieni zazwyczaj od alkoholu albo od jakichś tam
papierosów i tak dalej, no bo po prostu to idzie zawsze w parze, no nie? To idzie w parze i tak dalej, no bo zobacz, zawsze ma jakąś tam mechanikę, no masz ognia, albo chodź zapalimy, pogadamy, wiesz, izoluje swój gdzieś tam cel, no nie, tutaj pod wpływem gdzieś tam imprezy, wiadomo, idzie na imprezę, to musi pić, no nie, żeby gdzieś tam wkręcić się i tak dalej. I mogą być to jeszcze mocniejsze dragi, bo przykładowo jej gdzieś tam cel będzie gdzieś tam wciągał nosem, więc ona, żeby gdzieś tam być jego odbiciem lustrzanym, to ona też będzie wciągała, pomimo tego, że nie chce i tak dalej. Po prostu narcyz się dostosowywuje, wiesz, dostosowywuje się do swojego celu, dzięki temu wywiera na nim wpływ. No i zobacz, jakby nie patrzeć, wyniszcza się i tak dalej. I zobacz, dlaczego ma ograniczony czas? No dlatego, że jej uroda tak naprawdę no, po 25 roku życia, no tu już będzie stara babcia. Już będzie się starzała, rozumiesz? Będą zmarli, jak pali na przykład od 18 roku życia, to już będą naprawdę takie kurze łapki, no nie? I makijaż, powiem ci, już aż tak nie pomoże. Wiesz, już ten biust będzie opadał, zobacz, celulit, no nie? Sadło od picia, wiesz, piwny brzuch, no nie? Zazwyczaj kobieta narcyz będzie bardzo leniwa, no nie? To jest też gdzieś tam wspólny, jakby to powiedzieć, mianownik narcyzów, że oni są leniami, im się nie chce. Rozumiesz, że oni są idealni. Po co ona ma gdzieś tam chodzić sobie na trening i tak dalej, chudnąć i tak dalej, skoro ona jest idealna. Jeśli ona idzie na trening, to ona idzie tam szukać swojego celu, ale jest to takie flegmatyczne tam treningi, wiesz o co chodzi, jej się nie chce. Ona się nabija z tych ludzi, że coś robią, wiesz, bo ona jest wyższa, no nie, podnoszą ciężary, o, ona biega, ha, co za gdzieś tam i tak dalej, no nie. Narcyzi zazwyczaj szybko się zniechęcają, wiesz, bo są idealni, rozumiesz, bo oni są idealni, oni nie będą coś robili, coś, co sprawia im, no, wysiłek, no nie. Narcyz spoci się? Ojejku, to nie ja, jeszcze gdzieś tam, przecież ja się nie pocę i tak dalej, no nie? To są gdzieś tam zaburzenia narcystyczne, nie? Narcyzi bardzo szybko się poddają, no nie? Zazwyczaj, gdy masz dwie drogi, no nie? Sukces i ciężka praca, albo sprzedanie, sukces i sprzedanie duszy. Narcyz zawsze wybierze sukces i sprzedanie duszy, no nie? Tak będzie, normalna osoba pójdzie, sukces, ciężka praca, no nie? Oni idą, mówię, oddaliby wszystko, no nie, żeby tylko ten sukces przyszedł i tak dalej. Koszt albo odcinam se rękę, ale żeby był sukces, narcyz pójdzie właśnie, odetnie se rękę i tak dalej. No nie, mówię, zaburzenia gdzieś tam psychiczne, byle tylko szybko coś otrzymać. No i zobacz, zazwyczaj najlepiej narcyzi kobiety będą działały w tym wieku takim nastoletnim, gdzieś do 25 roku życia, no nie? Bo tutaj najwięcej gości będzie takich najgłupszych, najmniej będzie miała pojęcie o relacjach, trudniej będzie ją gdzieś tam wykryć, no bo większość to będą tacy, jakby to powiedzieć, masturbatorzy, którzy myślą tylko o tym, żeby zaliczać panienkę, kupić jej wszystko, takie bananowe też dzieci, dzieci fejmu i tak dalej. I po prostu, i wow, tu jest panienka, ma fajne gdzieś tam biust i tak dalej, i już po prostu tego. No i dla niej to są super gdzieś tam ofiary. Z tym, że zobacz, ona jest później coraz starsza, no nie? Ona jest później coraz starsza i ona nie może już lśnić na imprezach, bo już są młodsze laski. Bo już są młodsze laski, atrakcyjniejsze od niej. Rozumiesz? I co by ona nie robiła? Czy by sobie włosów nie doczepiała? Czy by sobie totalnego make-upu jakiegoś takiego grubego nie zrobiła? Czy by sobie biustu po prostu nie powiększyła? I tak dalej, to i tak te młodsze laski zawsze będą miały przewagę, bo faceci, no widzicie, wzrokowcy, no nie? Więc tutaj ma taką 25-latkę, która już, no, przepita, przepalona. Okej, jeszcze jest super fajna, hot, no ale tutaj idzie taka przykładowo 20, która po prostu jest zdrowa i po prostu, no, faceci, widzicie, no, są tutaj w pewnym aspekcie są, jakby to powiedzieć, bardzo prości, że no młodsza gwarantuje zdrowsze potomstwo i tak dalej, naprawdę, no masz przykład, no idzie taka 30-letnia kobieta narcyz, zmarchy i tak dalej, no nie, celulit i tak dalej, a tu idzie se taka przykładowo hot 18, no kto by nie poleciał za tą 18, no właśnie, no na co komu taka stara 30 i tak dalej, no i to jest właśnie to, że takie kobiety już później, już trudniej mają, wiesz, poza tym
tym faceci, już tacy powiedzmy starsi, no już mają inteligencję, wiesz, już na przykład jak trafili wcześniej na kobietę narcyz, to teraz już mają wiedzę, po prostu są inteligentniejsi, są tacy bardziej życiowi, rozumiesz, życiowi i już po prostu oni bardzo szybko potrafią wyłapywać, że coś z tą dziewczyną jest nie tak, no nie, że ta dziewczyna okej, na seks jest spoko, z zabezpieczeniami, ale nic więcej, bo ona jest toksik i po prostu jest chora psychicznie i po prostu każdy się od niej odetnie, no nie, zdrowy facet. Poza tym w tym wieku, przykładowo już 25 lat, 30, to już będzie miał fajną, super dziewczynę, no nie? Zdrową, normalną. I taka dziewczyna, nawet jak ona podejdzie do faceta, no to dziewczyna jego, jak zobaczy, to jej oczy wydrapie. Zaraz, zostaw mego faceta, o co ci chodzi? Nawet jeśli to będzie jej koleżanka, kobiety naprawdę o swoich facetów walczą jak lwice, no nie, 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 nie popuści. Jeśli zobaczy, że jej koleżanka się przystawia i widzi w jej, bo kobiety czują to i tak dalej, no to od razu nara, no nie, nara, ty jesteś szlaufem, ty po prostu jesteś narcyzem i ja wiem, co ty chcesz zrobić. I ona po prostu zablokuje ją i tak dalej, powie nie pić z nią i tak dalej, nie gadaj z nią i tak dalej. Centralnie przy wszystkich zrobi awanturę dziewczyna tego faceta z tą dziewczyną, powie, że słuchaj, to jest po prostu wariatka i tak dalej, i tak dalej. I nawet po prostu pobije tą dziewczynę, wydrapie jej tego, żeby po prostu się odczepiła, no nie? Tak kobiety walczą gdzieś tam, zawsze bronią swoich samców, no nie? Czasem wielu facetów nieświadomie nie widzi tego, że ich kobiety gdzieś tam je bronią, bo gdzieś tam o, w pracy coś tam tego, a później, nie wiem, tej dziewczyny nie ma w pracy, czy ty zmieniasz pracę, więc tutaj naprawdę dziewczyny normalne, zdrowe, uwierz mi, bronią ciebie. Wiem, bo kilka razy miałem takie sytuacje, że nie wiem, o co chodzi panience, ona po prostu warczy, szczeka na jakąś inną dziewczynę, o co chodzi, się tylko popatrzyła, no to już widać, wyłapała narcyza, no nie, wyłapała kobietę narcyz, która już chciałaby się gdzieś tam rzucić na mnie, gdzieś tam swoimi gierkami, czy coś, czy to na jakichś urodzinach, czy coś, więc tu kobiety akurat, no, normalne, zdrowe, uwierz mi, że, no, chronią cię, naprawdę kobiety ciebie chronią i tutaj wiele rzeczy możesz nawet nie wiedzieć o tym, no nie? Że nawet jak jakaś laska dodaje cię na portalu społecznościowym, to twoja panienka może do niej napisać albo ją spotkać na mieście, zostaw go, no nie, zostaw go, nie ruszaj mego faceta i tak dalej, bo one wiedzą i tak dalej, więc zobaczcie, takiej kobiecie narcyz z wiekiem jest coraz trudniej, bo faceci też są pozajmowani, faceci już mają fajne, stabilne relacje, dzieci i tak dalej, są mądrzejsi, wiesz o co chodzi, no już mają jakieś pozycje i tak dalej, i tak naprawdę zazwyczaj jak już facet jest jakiś starszy i taka dziewczyna 30 lat czy coś tam już swojego celu szuka, to zazwyczaj to jest jakiś alkoholik, co ma problemy, że rzuciła go tego, wiecie o co chodzi, to już jakby to gościu też ma zaburzenia, no nie, ale no widzisz, żaden normalny, zdrowy facet, no już z taką dziewczyną, jakby to powiedzieć, no nie, nic poza gdzieś tam seksem więcej nie zrobi, no nie? No chyba, że gościu jest gdzieś tam po rozwodzie i wiesz, trafia gdzieś tam na kobietę narcyz, gdzieś 23 lata, no to jeszcze ona go może na dziecko gdzieś tam w to wciągnąć, ale to i tak nic nie da, no bo on i tak się z nią rozwiedzie, bo po prostu ona i tak będzie szukała nowego źródła zasilania, ale po prostu był głupi, no nie? No nie można gdzieś tam odrzucać tego, że będzie jakiś 30-letni czy 40-letni facet, który będzie sam, będzie totalnym idiotą. No też to, nie? Gdzieś tam, okej, w firmie się dorobił tego, ale jest po prostu głupi w tematach damsko-męskich i tak dalej, więc tak naprawdę, no też są takie wyjątki od reguły. Ale no mówię, kobiety narcyz, no już zazwyczaj mają bardzo mało do popisu, bo nawet jeśli weźmy sobie młodszego, no nie? Teraz kobiety narcyz też lubią polować sobie na takich młodszych, no to on się nie nadaje, bo to jest taka mamusia, która gdzieś tam będzie bawiła, no, takiego dzieciaka, no nie? Więc tylko na seks i tak dalej, ale oni też polecą, bo na co mu taka stara baba, no nie? No gdzieś tam w społeczeństwie wkręcono, że bierz się za milf, że milfy są lepsze i tak dalej, no i powiem ci, że nie jest to prawda, to jest takie po prostu bicie piany, no nie? Wkręcanie ludziom, tak naprawdę nie ma lepszej niż jakaś młoda hot laseczka, no nie? No proste, ja bym ci nawet mówił, jaką sobie wyrywać, to mówię ci, bierz się, szukaj dziewic na
nastolatek i tak dalej, masz tam tyle super hot lasek albo gdzieś tam dwudziestek młodych i tak dalej, za takie się bierze, a starsze, powiem ci, jeśli dziewczyna, zobacz, ja to zawsze mówię, jeśli dziewczyna ma powyżej 20 lat i jest super hot i jest sama, no to już ci mówię, że coś z nią jest nie tak, rozumiesz? Już z nią jest coś nie tak, bo znam dziewczyny i wiem, że normalne dziewczyny już są oblegane w wieku nastoletnim. Ona już na studniówce ma faceta, z którym tak naprawdę już, no, w większości przypadków już całe życie, jeśli jest normalna, zwiąże się z nim, ożeni, ślub, dzieci i tak dalej i po prostu nie będzie chciała gdzieś tam latać za innymi. Zazwyczaj, no mówię, po 20 roku życia to już są dziewczyny z zaburzeniami, już tam przebiegi są niemałe i zazwyczaj są to kobiety narcyzki, jakieś toksyczne i tak dalej, no nie? Więc tak naprawdę dziewczyna im starsza i jest sama, tym coś wychodzi, że coś jest nie tak, no nie? No przykładowo poznajesz, zobacz, raz w życiu poznałem starszą gdzieś tam ode mnie dziewczynę, no nie? Raz, bo zataiła wiek, to już w ogóle też, no nie? I ona miała ponad 30 lat, no nie? I była mega hot, no nie? Naprawdę taka cyganka, no nie? Czarne włosy, naprawdę. I po prostu jak taka fantastyczna, piękna dziewczyna, wykształcona, wiecie o co chodzi? Jest sama. Nie? I wiesz, i nawet ślubu nie miała. Nawet dzieci, nic. A miała chyba, no mówię, z 34 lat, no mówię, była dużo starsza wtedy, no nie? No i po prostu dziwiło mnie to, no i się z nią gdzieś tam zacząłem spotykać, no i wyszło, że jest po prostu z zaburzeniami narcystycznymi, rozumiecie? Szybko uciekłem od takiej dziewczyny. Naprawdę, ona nawet koleżanek nie miała. Jeśli dziewczyna nie ma koleżanek, to już jest podejrzane, to już jest coś jest nie tak, bo zobacz, pierwszym, jakby to powiedzieć, linią zawsze są jej znajomi. No jeśli ktoś jest normalny, to będzie miał tych kumpli, no jakichś nawet takich z pracy, czy gdzieś tam, gdzie po prostu będzie siemanko, coś tam tego, wiesz o co chodzi. No nie, no cześć, tu chwila pogadać, co tam, jak tam na treningu, tego spoko, nie? No jakiś tam będzie, no miał, no nie? No bo jest spoko. Bo ludzie nie mają, jakby to powiedzieć, żadnych, jakby to powiedzieć, no obiekcji, żeby, nie wiem, powiedzieć mu siema, przybić piątkę, pogadać, no nie, bo jest spoko, normalny. Natomiast gdy ktoś, no nie jest normalny, no to ludzie go będą unikali, no nie? I też takie dziewczyny uciekają gdzieś tam z miejsca, zmieniają miejsce zamieszkania, bo w tych miejscach już po prostu już mają taką opinię zepsutą, że po prostu ona ucieka, nowe miejsce, nowi ludzie i tak dalej. Więc mówię, taka dziewczyna, no już później to już są faceci z żonami, wiecie, ale to faceci zazwyczaj bardziej już jak coś, to liczą na jakieś takie przelotne romanse. Właśnie to jest to. Dlatego mówię, no kobieta narcyz, no ma ograniczony czas, bo później już jej nikt nie chce. No tak to nazwijmy. Jej już później nie chce. No już wiesz, wcześniej to ona może sobie pójdzie sobie na koncert, stanie sobie z przodu, wiesz, tutaj biustem pomacha, później pójdzie gdzieś tam na backstage, daj mi gdzieś tam autograf tu na biuście i ona se z tym gościem pogada, no i może gdzieś tam jeszcze, jakby to powiedzieć, go zmanipulować i tak dalej, nie? No później już jak taka stara laska stanie pod sceną, a tam No to kto tam będzie ją? No to goście jak już coś, to tylko dobra na zaliczenie i nara, no nie? O to chodzi. Więc taka kobieta, no już mówię, po 25 roku życia, no kobiety narcyzy to już są, dlatego ja mówię, dla mnie już są raz, że nieatrakcyjne, dwa, że one już po prostu są niegroźne, no nie? No to, no spoko, okej, fajnie, no nie, pozdro, nara. Ona, no ale ja chcę związku dziecka, nara, trzymaj się, no nie nadajesz się w ogóle na relacje, a ty mi co, w jakichś dzieciach mi tu wyjeżdżasz, no nie, i tak dalej, no to jest taki, ty wiecie o co chodzi. Same się też eliminują, rozumiesz? Od razu gdzieś tam dajesz, daje ci numer telefonu i ona nie odbiera i tak dalej, widzisz, bo to już ona zaczyna swoje gry. I zdrowy facet, no, mądry i tak dalej, no okej, okay, nara, no nie, do następnej. Znaczy, no mówię, jak działasz na ulicy, no to stary, zagadujesz do takich fajnych lasek, no nie, 18, 19, 20. Stary, możesz mieć nawet 30 lat i bez problemu możesz się spotykać z 20-latkami, z 19-latkami. Możesz mieć 35 lat i bez problemu w dzisiejszym świecie możesz się spotykać z 20-tkami, 19-tkami, no nie.
Takie są czasy. Faceci dzisiaj też dużo wolniej dojrzewają. Na rynku, nazwijmy to matrymonialnym, jest mniej atrakcyjnych facetów, no nie? Więc tak naprawdę widzisz, no po co masz się obracać z jakimiś trzydziechami pomarszczonymi, no nie, jak tam dwudziestki super latają, rozumiesz? Bum! Dlatego no mówię, uważam, że dla mnie no, kobieta narcyz no jest niegroźna, naprawdę, no. Okej, można wpaść, no nie, stracić kontrolę gdzieś i tak dalej, ale powiem ci, jeśli znasz reguły mechaniki, no to uwierz mi, doskonale sobie z tym poradzisz. Naprawdę. I zawsze przestrzegam, zawsze przestrzegam. Żebyś nie brał dziewczyn powyżej 25 roku życia, bo jeśli jest sama, to już jest coś z nią nie tak, rozumiesz? Tu już jest z nią coś jest nie tak. Już przebiegi są tego i co myślisz, że tamci faceci to byli jacyś psychole czy coś? No okej, jeden, dwóch mogło się trafić, ale co z innymi? Ona ci może powiedzieć i tak dalej, że tego, że wiadomo, że źli i tak dalej, no ale nie słuchaj tego, to jest manipulacja. Dlatego mówię, z kobietą narcyz, okej, seksik, jest spoko, fajnie, ale nic więcej, no nie? I tyle. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się i do usłyszenia.